Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Zero Waste dla mnie to jest taki styl życia, w którym rzeczywiście skupiamy się na tym, żeby nie generować zbyt dużej ilości śmieci czy odpadów, ale również żeby nie marnotrawić, żeby nie trwonić zasobów, z których na co dzień korzystamy. Bo waste z języka angielskiego może oznaczać właśnie albo odpady, albo marnotra marnotrawienie. Dlatego warto się skupić tutaj, jeżeli w ogóle zastanawiamy się nad tym, czym jest w ogóle ruch Zero Waste, na tych dwóch aspektach, tego pojęcia. Czyli właśnie po pierwsze na tym, że nie generujemy śmieci naszym życiem, a po drugie nie trwonimy zasobów, czyli takich jak na przykład energia elektryczna, czy w ogóle chociażby ropa naftowa, woda i, i, te, i tego typu właśnie rzeczy. W każdym razie tych pięć podstawowych zasad to jest po pierwsze refuse, czyli odmawiaj. Odmawiaj rzeczy, których. Być może nie potrzebujesz, a ktoś ci je wciska, daje za darmo, albo nawet sama sobie odmawiaj rzeczy, które myślisz, że potrzebujesz, ale po jakimś czasie, gdy się dłużej zastanowisz i odłożysz tą sprawę na kilka dni albo tygodni, okazuje się, że to po prostu była zachcianka, i do niczego ci jest ta na przykład nowa rzecz niepotrzebna. Więc odmawiaj to jest pierwsza z tych zasad. Drugą z zasad R jest reduce, czyli ograniczaj. I to jest właśnie to, na czym ja się skupiam. Jakby z nazwy mojego bloga, ale oczywiście na kolejnych ery, jak y, potem się dowiesz, zresztą również. E, więc ograniczaj. Swój stan posiadania, dlatego że im więcej posiadasz, tym potem. Po pierwsze, masz większy problem z rzeczami, które posiadasz to, co ja opowiadałam, że, że trzeba je przestawiać, sprzątać, dbać o nie, albo potem myśleć, co z nimi dalej zrobić, jeżeli ich nie potrzebujesz. A po drugie, każda z tych rzeczy w końcu straci dla ciebie wartość. I zastanów się, czy na pewno warto ją po pierwsze kupować, a po drugie potem w ogóle posiadać jej używać. i używać. zastanów się też, z czego ona jest zrobiona, czy. Czy to jest dobry surowiec, czy potem łatwo będzie go na przykład odzyskać, czy przetworzyć na coś innego, albo nawet naprawić, czy też będzie to rzecz, która po zużyciu stanie się już śmieciem. A po trzecie, reuse, czyli używaj ponownie. I to jest bardzo ważna zasada już w trakcie funkcjonowania życia, takiego zero wastera typowego bo skupiamy się na rzeczach, których możemy używać wielokrotnie. Rezygnujemy z jednorazówek, z jednorazowych siatek foliowych, z jednorazowych słomek, z nawet higieny intymnej jednorazowej na rzecz tego, co jest wielorazowe, co możemy używać, 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 czyścić, naprawiać yy... Ok, natomiast używać ponownie, ponieważ jest to zrobione z trwałych materiałów, takich, które jesteśmy w stanie nawet naprawić i jesteśmy w stanie uniknąć właśnie tych szybko powstających w normalnej takiej konsumpcji śmieci. na co dzień po prostu śmieci. Tak. Po czwarte, recycle, czyli odzyskuj surowiec. Oddawaj do recyklingu. To jest również bardzo ważna zasada, jeżeli chodzi właśnie o życie zero waste, dlatego że musimy być świadomi tego, z czego są zrobione te przedmioty, których używamy, czy te produkty, które kupujemy. Jeżeli wiemy, że. Na przykład, jakaś zabawka jest zrobiona z plastiku, który potem nie zostanie poddany recyklingowi, być może warto jej nie kupować. Być może warto kupić coś z bardziej naturalnego tworzywa. Jeżeli wiemy, że no na przykład szkło czy, czy metal są w bardzo dobry sposób odzyskiwane w Polsce, jest to bardzo taki trwały surowiec, który, o którym nie można powiedzieć, że. Traci na właściwościach w momencie, kiedy jest przetwarzany, no to być może warto się właśnie skupić na tym surowcu i kupować produkty opakowane bardziej w szkło, na przykład, niż plastik, ponieważ potem będzie to lepsze dla środowiska. No ale też trzeba się nauczyć, jak te śmieci w ogóle sortować, co tak naprawdę no jeszcze w Polsce kuleje. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.